Sponsorem dzisiejszego odcinka jest producent gry World of Tanks. 10. Szwira Gustav. To niemieckie działo kolejowe, największe oraz najbardziej kosztowne w historii. Prace nad nim rozpoczęły się już w 1935 roku, czyli 4 lata przed wybuchem II wojny światowej. Z założenia działo miało mieć zasięg do 45 km, a jego pociski miały być tak skuteczne, że przebicie nimi ściany żelbetowej o grubości 7 metrów lub stalowego pancerza miało nie sprawiać żadnych problemów. Jednak prace nad działem przeciągały się do tego stopnia, że gotowe było dopiero w 1942 roku. A samo działo stanęło na torach kolejowych i stało się największym działem w niemieckiej artylerii kolejowej. Armata kolejowa Gustav była gigantycznym stalowym monstrum. Do transportu musiała być rozkładana przy pomocy dźwigów kolejowych, co trwało około 6 tygodni, podobnie jak składanie. Do doprowadzenia do gotowości bojowej działo potrzebowało 4 torów, 2 wewnętrznych dla samego działa i 2 zewnętrznych potrzebnych przy jego montażu. Montaż wymagał zaangażowania niemal 1500 osób, robotników, techników i wartowników. Działo przeszło swój chrzest bojowy pod Sewastopolem w 1942 roku, gdzie wystrzeliło zaledwie 20 pocisków. Następnie wróciło do Niemiec, aby przejść remont, a jak się później okazało, zostało rozmontowane, aby zapobiec jego przechwyceniu przez wroga. Jeszcze przed zakończeniem wojny jego szczątki zostały odnalezione w lesie około 250 km na południe od Berlina. 9. RS-24 Yars. To rosyjskie pociski balistyczne dalekiego zasięgu, są w służbie od 2010 roku i mają być wykorzystywane do 2050. Z racji na to, że są stosunkowo młodą technologią, nie ma konkretnych danych na ich temat, a te dane, które są dostępne, nie są w pełni potwierdzone. Jedyne, co wydaje się pewne, to to, że są to międzykontynentalne pociski na paliwo stałe, mogące osiągnąć około 11 tysięcy km zasięgu. Stworzone zostały prawdopodobnie do przenoszenia głowic nuklearnych, których w jednym pocisku może znajdować się od 3 do 6. Pociski umiejscowione są na platformach drogowych, z których mogą być wystrzeliwane. Prawdopodobnie w planach są również platformy kolejowe dla pocisków, które znacznie zwiększą zasięg i prędkość transportu broni. Pociski mają ponad 20 metrów długości, 2 metry średnicy i ważą niecałe 50 ton każdy. Nie jest niestety znana ilość wyprodukowanych pocisków. 8. Największy rewolwer. Kilkukrotnie powiększona wersja oryginalnego czarnoprochowego rewolweru Remington model 1858, wykonana przez Polaka, pana Ryszarda Tobysa z Piotrowa II w województwie wielkopolskim. Elementy rewolweru zostały wykonane ze stali węglowej i oksydowanej, kabłąk z mosiądzu, a okładziny z drewna orzechowego. Cały szkielet broni został wykonany tak jak w oryginale, z jednego kawałka stali. W bębnie mieści się 6 ołowianych kul o średnicy 28 mm i wadze 128 gram każda. Waga prochu w jednej komorze to 22 gramy. Rewolwer strzela celnie na odległość do 100 metrów, ma 126 cm długości, waży 45 kg, a w 2002 roku został oficjalnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największy działający czarnoprochowy rewolwer na świecie. 7. Anzio 20 mm. Jest to amerykański wielkokalibrowy wyborowy karabin przeznaczony głównie do niszczenia sprzętu technicznego. Karabin w zależności od konfiguracji waży od 27 do 59 kg, ma 250 cm długości i strzela pociskami o kalibrze 20 mm, które osiągają prędkość ponad 1000 m na sekundę. Siła rażenia broni wynosi nieco ponad 4,5 km, a najciekawsze w tym sprzęcie jest to, że jeżeli jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych, możesz po prostu go sobie kupić. Kosztuje około 15 tysięcy dolarów. 6. M134 Minigun. Znacie takie gry jak Wolfenstein, Worms, Doom, Grand Theft Auto czy World of Tanks? Wszystkie mają jeden wspólny mianownik, a właściwie jedną wspólną broń. Można w nich korzystać z tak zwanego minigana, czyli kultowego karabinu stworzonego na potrzeby armii amerykańskiej na początku lat 60., który swój chrzest bojowy przeszedł już podczas wojny w Wietnamie, czyli niemal 60 lat temu. Działko posiada 6 luf obracających się na specjalnym mechanizmie. Do dzisiaj występuje w wielu wersjach, różniących się przede wszystkim szybkostrzelnością i napędem. Działko waży w najlżejszej wersji 19 kg,
potrafi wystrzeliwać pociski z częstotliwością nawet 6000 na minutę, a jego skuteczny zasięg sięga nawet 1000 metrów. 5. Railgun. Prace nad bronią rozpoczęły się w latach 90. i cały czas trwają. Nie wiadomo, kiedy trafi do masowego użycia, bo dopiero niedawno zaczęto broń stosować w praktyce. Zasada działania broni jest genialna w swojej prostocie. Do wystrzelania pocisku wykorzystywana jest energia elektryczna. Pocisk znajduje się na dwóch szynach podłączonych do prądu i sam, będąc przewodnikiem energii, działa jak połączenie między nimi. Po włączeniu zasilania obwód elektryczny zamyka się, płynie przez niego bardzo duży prąd dochodzący nawet do 5 megaamperów, co skutkuje się wytworzeniem silnego poprzecznego pola magnetycznego. Na szyny oraz pocisk działa siła elektrodynamiczna starająca się rozsunąć szyny i wyrzucić pocisk. Szyny są unieruchomione, więc siła wykonuje pracę tylko względem pocisku. Wystrzeliwując go z prędkością dochodzącą nawet do Mach 7, czyli ponad 8000 km na godzinę. Obecnie trwają prace nad zwiększeniem celności oraz częstotliwości wystrzeliwania pocisków przez tą broń. 4. Lockheed AC-130. Jest to uzbrojona wersja samolotu Lockheed C-130 Hercules, produkowana w kooperacji przez wytwórnie Lockheed i Boeing. Samoloty te posiadają uzbrojenie strzeleckie i artyleryjskie tylko na jednej lewej burcie i są przystosowane do atakowania tylko celów naziemnych podczas przelotu lub lotu po okręgu. Głównym zadaniem tego typu samolotów jest wspieranie piechoty, atakowanie celów naziemnych oraz ochrona własnych obiektów. Pomysł na samoloty tego typu, czyli samoloty burtowe, narodził się już podczas konfliktu w Wietnamie w latach 60. ubiegłego stulecia. Obecnie w samolotach AC-130 znajduje się ciężkie uzbrojenie strzeleckie i artyleryjskie zintegrowane z nowoczesnymi sensorami, systemami nawigacyjnymi i systemami kierowania ogniem, umożliwiające skuteczne rażenie celów w całkowitej ciemności i w trudnych warunkach atmosferycznych. Interesującym wyposażeniem samolotu jest detektor anomalii magnetycznych, dzięki któremu maszyna może lokalizować zanurzone okręty podwodne lub pojazdy mechaniczne ukryte w gęstym lesie lub nawet w dżungli. 3. XN-1 LAWS. Jeszcze do niedawna broń laserowa kojarzyła się głównie z grami komputerowymi lub filmami science fiction. Jednak to już przeszłość. Na pokładzie amerykańskiego okrętu desantowego zainstalowano pierwsze działo laserowe, które może zostać wykorzystane w warunkach bojowych. Działo zostało zamontowane na okręcie USS Ponce, jednostce zapewniającej wsparcie jednostkom specjalnym oraz odpowiedzialnej za operacje antypirackie. Testy broni laserowej rozpoczęły się już w latach 70., jednak system zamontowany na okręcie jest pierwszym oficjalnie działającym i dopuszczonym do walki takim systemem na świecie. Co za tym idzie, jednostka ma pełne pozwolenie na użycie go podczas sytuacji zagrożenia. Szczegóły techniczne urządzenia nie są dokładnie znane, wiadomo, że laser ma zasięg około 1600 metrów i przeznaczony jest do eliminowania łodzi o małych rozmiarach. Docelowo jednak broń ma służyć również do niszczenia bardziej wymagających celów, jak na przykład pociski przeciwokrętowe. 2. T-28. To największy czołg superciężki zaprojektowany dla armii USA w czasie II wojny światowej. Jego wymiary wynosiły 11 metrów długości, ponad 4 metry szerokości i niemal 3 metry wysokości. Ważył 86 ton, grubość jego pancerza dochodziła do 30 cm, a napędzał go silnik o mocy 410 koni mechanicznych. Osiągał prędkość 14 km na godzinę i był wyposażony w 4 gąsienice. Wyposażony był również w działo kalibru 105 mm, a na pokładzie posiadał miejsce do zmagazynowania aż 62 pocisków. Prace nad projektem zaczęły się jeszcze podczas II wojny, a producent miał wyprodukować 5 sztuk czołgu. Jednak jeszcze przed ukończeniem pierwszej sztuki okazało się, że wojna dobiegła końca. Ostatecznie wyprodukowano 2 czołgi T-28. Jeden z nich został uszkodzony podczas ćwiczeń w 1947 roku, a następnie rozebrany. Natomiast drugi zaginął na 27 lat. W końcu został przypadkowo odnaleziony na poligonie Fort Belvoir w stanie Virginia w roku 1974. Następnie trafił do Muzeum imienia generała Paytona w stanie Kentucky, gdzie znajduje się do dziś. 1. Landkrauser P-1000 Szczur. Miejsce pierwsze i kolejny superciężki czołg, jednak tym razem jednostka zaprojektowana dla sił III Rzeszy w czasie II wojny światowej, a mianowicie tzw. Szczur,
którego produkcja rozpoczęła się w 1942 roku i oficjalnie nigdy nie została ukończona. Maszyna miała docelowo ważyć 1000 ton, napęd miały stanowić dwa 24-cylindrowe silniki o mocy po 8500 koni mechanicznych lub 8 20-cylindrowych silników o mocy 2000 koni mechanicznych każdy. Jednak ze względu na olbrzymią masę i wielkość szczura nie było możliwości jego praktycznego zastosowania. Jego ciężar uniemożliwiałby pokonanie jakiegokolwiek mostu czy drogi, wielkość narażałaby na ataki lotnicze i miny, zaś w czasie operacji ofensywnych i podczas odwrotu byłby zbyt wolny. Ciekawostką jest fakt, że w planach był jeszcze większy czołg P-1500 Monster, jednak ten projekt zarzucono w jeszcze wcześniejszej fazie niż projekt Szczura. Wersja 1500 miała być samobieżną wersją działka kolejowego Schwira Gustav, czyli działa z 10 miejsca naszego zestawienia. Jeżeli obejrzałeś już nasze zestawienie, nie zapomnij zapoznać się z grą World of Tanks, gdzie możesz wcielić się w załogę czołgu bojowego. Dostępne dla gracza jest wiele maszyn bojowych z sił amerykańskich, niemieckich, rosyjskich oraz wielu innych. Oprócz tego możliwość zdobywania punktów doświadczenia dla załogi oraz niesamowicie dopracowane ogromne lokacje, które ciągną się kilometrami. A wszystkie doznania w grze dodatkowo umilają niesamowite efekty dźwiękowe i muzyka. Oczywiście główną zaletą tej gry jest możliwość prowadzenia rozgrywki w trybie multiplayer przeciwko graczom z wielu zakątków globu. Skorzystaj z linku, który znajduje się w opisie tego filmu i zagraj w grę już teraz, za darmo.